Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu informacje dotyczące usług telekomunikacyjnych, a dokładniej możliwych sposobów reklamowania tych usług. W tej audycji telewizyjnej zaprezentujemy Państwu wspólnie film sporządzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który to przedstawi dokładne instrukcje, w jaki sposób składać reklamację usług telekomunikacyjnych. Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej? Zdarza się, że masz kłopot z telefonem lub łączem internetowym. W takim wypadku przede wszystkim skontaktuj się ze swoim operatorem i przedstaw mu problem. W większości przypadków jest to najszybsza droga jego rozwiązania. Jeżeli jednak to nie pomoże, zgłoś u operatora reklamację. Reklamację usługi telekomunikacyjnej można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zdarzenia, np. wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi, nienależytego wykonania usługi, poprzez wybrany sposób kontaktu, telefonicznie, osobiście w punkcie obsługi klientów, wysyłając list lub wiadomość e-mail. Dane kontaktowe do operatora, adres, na jaki należy przesłać reklamację, znajdują się na jego stronie internetowej, w regulaminie lub punkcie obsługi klienta. Prawo określa dokładne wymagania, jakie powinna spełniać oficjalna reklamacja. Składając reklamację, upewnij się, czy reklamacja zawiera wszystkie wymagane elementy. W przypadku złożenia reklamacji na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mail, operator zobowiązany jest potwierdzić jej przyjęcie w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Operator ma 30 dni, aby udzielić Ci stosownej odpowiedzi. Jeżeli nie udzieli jej w tym terminie, uważa się ją za uwzględnioną. W przypadku odmowy uznania reklamacji, odpowiedź operatora zostanie doręczona przesyłką poleconą, a jej treść powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Natomiast w przypadku uznania reklamacji związanej z odszkodowaniem, operator przyzna Ci je zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług. Jeżeli uważasz, że w wyniku braku łączności czy też nieprawidłowego świadczenia usług poniosłeś wymierne straty, których wysokość jesteś w stanie udowodnić, możesz zażądać od operatora odszkodowania w innej wysokości niż tej, którą określa regulamin. Reklamację możesz zgłosić, kiedy stwierdzisz, że operator nie dotrzymał terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, bądź wykonał usługę nienależycie, lub też w ogóle jej nie wykonał. Powodem do reklamacji jest również nieprawidłowe obliczenie przez operatora należności z tytułu świadczenia usług. Pamiętaj jednak, że reklamując wysokość rachunku za usługę, nie jesteś zwolniony z obowiązku jego opłacenia. Zwróć uwagę, aby reklamacja zawierała wszystkie wymagane elementy. Pamiętaj też, że masz 12 miesięcy na złożenie reklamacji. W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE. Kontakt. Infolinia 801 900 853 www.cik.uk.gov.pl. Reklamacje usług telekomunikacyjnych, tak jak była mowa w filmie, można składać w terminie 12 miesięcy od daty, kiedy Państwo mieliście problem z daną usługą telekomunikacyjną. Dlatego też w momencie, kiedy Państwo otrzymacie po 30 dniach odpowiedź, bądź tej odpowiedzi od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie otrzymacie, istnieje możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W takim piśmie reklamacyjnym, w odpowiedzi na pismo reklamacyjne, taką informację powinniście Państwo otrzymać. Wnioski o przeprowadzenie mediacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej można składać, przesyłając je na piśmie bądź osobiście. Chętnie pomagam również Państwu w wypełnianiu takich wniosków i udostępniam same druki. Proszę Państwa, zdarza się jednak również, że Państwo potrzebujecie złożyć reklamację, ale nie usługi telekomunikacyjnej, tylko urządzenia, które Państwo zakupiliście, a to urządzenie powinno umożliwiać Państwu korzystanie z tych usług telekomunikacyjnych. Tutaj trzeba zwrócić dokładną uwagę na zapisy w umowie.
Jeżeli okazuje się, że zawarliście Państwo odrębną umowę na zakup takiego urządzenia, mówię tu na przykład o telefonie komórkowym, to macie Państwo prawo składać reklamację, jeżeli to urządzenie się zepsuło, ale do sprzedawcy danego urządzenia bądź do gwaranta. Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne w tym wypadku, jeżeli nie jest sprzedawcą, nie odpowiada za taką reklamację. Dokładnych informacji również mogę udzielić u mnie w biurze, jeżeli Państwo zgłosicie się do mnie z dokumentami. Udzielę również informacji, jak złożyć taką reklamację, kiedy urządzenie jest zepsute. Proszę Państwa, te informacje umożliwiają Państwu składanie reklamacji usług telekomunikacyjnych. Mam nadzieję, że będą one dla Państwa przydatne. Jednak chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat korzystania z urządzeń, które służą do porozumiewania się. Mówię tutaj konkretnie o telefonach komórkowych. Bardzo często zdarza się, że Państwo macie zawartą umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w tak zwanym abonamencie. Państwa telefon, jeżeli nie ma zablokowanej możliwości wychodzących połączeń bądź też wychodzących SMS-ów o podwyższonej płatności, może stać się problemem dla dodatkowego użytkownika, a więc mówię tutaj najczęściej o Państwa pociechach, o Państwa dzieciach. Mam taką propozycję, jeżeli uważacie Państwo, że udostępniacie swoje urządzenie, co do którego jest zawarta umowa o abonament telekomunikacyjny dzieciom, to pamiętajcie o tym, aby zablokować możliwość wychodzenia SMS-ów o podwyższonych płatnościach. Dlaczego? Dlatego, że dzieci bardzo często ściągają gry, które są nieodpłatne, jednakże przechodzenie do kolejnych poziomów tych gier możliwe jest w momencie, kiedy dokupuje się dodatkowe usługi. W ten sposób generowane są bardzo wysokie koszty. Są to rachunki rzędu 2000, 1000 zł, czasem jest to 200 zł. Rekordzista, który do mnie zgłosił się z rachunkiem, to było powyżej 4000. Dlatego zwracam Państwa uwagę szczególną na to, aby nie udostępniać swojego telefonu, jeżeli nie jest zabezpieczony, osobom nieletnim czy też innym postronnym osobom. Pamiętajmy, że o to urządzenie musimy dbać i tego urządzenia pilnować. Mam nadzieję, że te informacje dotyczące usług telekomunikacyjnych będą dla Państwa przydatne i będziecie je Państwo mogli wykorzystać. Dziękuję bardzo.